kupiony nad morzem Roblox. Czy on się okaże spoks? Jeśli tak, to będziemy wciągać razem koks. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. No jak już widzieliście po interku, mamy tutaj Robloxika, a właściwie Roby LCX-a. Moi drodzy, kupionego za 5 zł nad morzem. I skąd w ogóle to intro o w ogóle WTF i tak dalej? No cóż, Roblox jest niezaprzeczalnie związany z grami. Ja miałem przedługie wahanie, czy dać go właściwie tutaj, czy dać go na mój kanał gamingowy, ponieważ tak, moje fany, mam również kanał gamingowy, gdzie gram tylko i wyłącznie w gry z klocków Lego. No, podróbek jeszcze gier tam nie ma, ale może będą. A że lubię sobie tam intra do gier śpiewać... Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, klocko grał, tajny agent undercover. No to, kurczę, tutaj również nie mogę się powstrzymać, by stworzyć takie właśnie oto interko. Moi drodzy, no i to interko zagrało, jednak nie gadajmy już tu o gamingu, o interkach, tylko skupmy się na klockach. Moi drodzy, zajmowałem kropki. Klopki, klocki, a właściwie klocki, to zaraz się dowiemy, bo ROBLCX, moi drodzy, kosztowały mnie nad morzem 5 zł. Dlaczego mówię w ogóle klocki, dlaczego zakładam to klocki? Macając, ja już czuję, że tu jest coś grubo nie tak, grubo nie tak. Natomiast, moi drodzy, będąc nad morzem, mam nadzieję, że widzieliście tutaj ten haulik, właściwie spacerki po nadmorskich sklepach. No tam, kurczę, wiele klocków było podobnych, wiele rzeczy udawało klocki robloxowe, więc założyłem, że takie saszety, które również tutaj z wizerunku, no bo nie oszukujmy się, ten wizerunek, no troszkę udaje klocki, troszkę nie, ale jednak bardziej powiedziałbym, że udaje te klocuszki. No może to być złudne i wakacje trwają, wy jeszcze jesteście nad morzem, możecie się na to nadziać, a może się okaże, że tam jest mesjasz klocków, jak już nieraz mówiłem. Jest dobrze, moi drodzy, no powyżej 36 miesięcy, ponieważ części są zbyt małe i istnieje ryzyko zadławienia. Oczywiście, moi drodzy, nie widzę tu żadnej firmy za specjalnie. No i oczywiście content may vary from photos and illustrations shown in the package. Czyli to, że to, co znajdziemy w środku, może się bardzo różnić od tego, co znajdziemy w środku. Nie dziwi mnie to, bo nieraz to dostajemy. Moi drodzy, mamy tu taką mikro dziurkę, widzicie tutaj? Mikro przezroczysty fragment. To jest spoko, na pochwałę zasługuje, no bo faktycznie nie trzeba 100% masać, może być, że sobie po prostu zobaczymy przez tą szparkę, czego nam brakuje. Czy w środku jest spis, co mamy dokładnie w środku? No to się zaraz, moi drodzy, okaże. Otwórzmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, więc moi drodzy, mamy tu na szczęście takie wyżłobienie, które pomaga nam otworzyć paczkę. Czy to dobrze, czy to źle? Czasem źle, bo czasem byłoby lepiej tego nie otwierać, no ale ktoś kupił nad morzem, miał smaka, to spoko. Moi drodzy, na pierwszy rzut oka rzuca nam się karty, które tutaj dostajemy i dostajemy tu The Oversera. Napiszcie mi, że takie postacie, aha, takie postacie, trzy dokładnie te same karty, moi drodzy, dostajemy. Przypuszczalnie dlatego, że w środku mamy, nie mamy Oversera, a mamy WTF. Moi drodzy, czekajcie, zanim zaczniemy się denerwować, zanim zaczniemy tu WTF-ować, moi drodzy, co to jest DO Server? Czemu dostajemy trzy identyczne karty? No przypuszczalnie służy to do jakiejś gry, tak? O, pan kaktus, pan kaktus. Służy to do jakiejś gry w karty, oczywiście Piotrusia, ale to po co nam trzy? Takie same, no kurde, już nie mogę dać innych, a przynajmniej z taką postacią, jaką mamy w środku. Brak jakiejkolwiek, moi drodzy, ulotki ze spisem postaci. To nie wygląda mi na spis postaci, to mi wygląda na luźne zdjęcie, gdzieś jeszcze bezczelnie, przypuszczalnie zerżnięte. Czy ten rycerz, który mamy w środku, to jest ten rycerz tu? No nie wygląda, moi drodzy. Wow! Wow! Mamy tu do czynienia z takim szyfem, że ja cię nie klockolę. Już wam odpowiadam, nie, to się w żaden sposób nie rusza, w żaden, nic, tu się nie zgina, widzicie tu zginywalny moment? Nie, a widzicie tu coś fajnego? Nie, spójrzcie, jak fatalny w ogóle nadruk, nie wiem, że to w ogóle można nazwać nadrukiem, tłoczenie, nie wiem co to jest, fatalne, nic nam tu się nie rusza, kolory, no widzicie, tu nawet nie siadały do końca, no kropki siadły ładnie, to spoko, ale już na palcach u stóp również jakieś braki, no tu prześwitów to jest multum triliuntum, moi drodzy, nie wiem, czy taka cyfra, spójrzcie, na hełmie wszędzie, no ale żrasowa nam się
O, ale rasowa chiszczyzna, syfizna nam się, moi drodzy, tu trafiła. No kurczę, spójrzcie mu w oczy i, no i czy Chińczykom nie było wstyd czegoś takiego wydać? No 5 zł to nie jest mało, oczywiście, bierzemy pod uwagę, że to króluje nad polskim morzem, a tam są ceny również właśnie tak zbyt oszukane zbyt często. No i tu mamy tego przykład, moi drodzy, tu się źle nadrukowało, a to i tak przy tych prześwitach innych kolorów nic nie zmienia. To się nie rusza absolutnie, co świadczy po prostu o tym, że mamy nad morzem dwa rodzaje klocków Robloxów. Jedne to są klocki Robloxy, które się faktycznie ruszają, które żyją, w cudzysłowie żyją, w sensie możemy się nim pobawić, się ruszają, udają klocki, a inne to są po prostu tandetne figurki, szczekajcie. Ugryzłem, o fuj, ugryzłem to, nie naprawdę, to śmierdzi, łe, to śmierdzi w ogóle. No ręce powąchałem, ręce też lekko śmierdzą, ale da się żyć. Nic tu się, moi drodzy, nie rusza, nic absolutnie. W ogóle czy taka postać istnieje, czy to jest faktycznie ten rycerz, który jest tu na okładce? No bo jeśli tak, to w ogóle śmiechłem razy milion. Tu takiej postaci nie widzę, nie mamy tu spisu żadnych postaci, również z frontu nic nie mamy. Nie wiem ile, znaczy w ogóle, jeżeli ktośkolwiek kupił tą figurkę i później stwierdził, że chce to dalej kolekcjonować i kupił kolejną, wow, gratuluję po prostu. Ma tu brońkę, która już jest krzywa co do zasady, moi drodzy, widzicie? I krzywiznę tego topóra jest krzywa co do zasady, ale o spoko, on się wygina, więc nic tutaj się nie dzieje, pewnie można go spokojnie dalej wygiąć. Byłby ciekawą brońką, gdyby był z plastiku i gdyby był z Lego, i gdyby, i gdyby, i gdyby, i gdyby. Czy on w ogóle wejdzie mu do ręki? Wejdzie mu do ręki, o dziwo, ten topór, no ale co z tego, widzicie, tak wchodzi tu, no może by się dało docisnąć, no ale co z tego, musimy tak kogoś siekać, no bo inaczej kogoś nie posiekamy, bo ręka jest, jak już mówiłem, nieruszalna, żaden motyw tu nie jest nieruszalny, no chyba, że wygniemy ten plastik, niech wam nie będzie szkoda, no broń muka i tak mu wypada z rąk, do drugiej ręki i tak nie wejdzie, moi drodzy, nie, czekajcie, wejdzie, nie, dobra, wciśnie się, no guma się wszędzie wciśnie, jak to mówią, jak się popieści i tak dalej, to się zmieści, moi drodzy. Fatalna, katastrofalna, przepraszam was bardzo. Nie za to, że to chwyciłem, ale w ogóle, serio, to śmierdzi. Wiem, że wy nie czujecie, ale wyobraźcie sobie teraz taki zapach chamskiej gumy, to tak śmierdzi. Przepraszam, że nie zrecenzowałem tego wcześniej, być może, bo ja to kupiłem na początku wakacji, być może ktoś z was się nabrał, zdążył to gdzieś, ajajajaj, kupić, moi drodzy. No i kurczę, no i co tu dużo gadać, może zdążyliście to kupić, no i kurde, też się nabraliście, ja takie rzeczy powinienem recenzować wcześniej, by was ostrzegać, byście byli ostrzyżeni, ostrzygnięci przed tym, by takiego syfu, moi drodzy, nie kupować. Szkoda tych 5 zł, kupcie słonecznik, rzućcie gołębiom za 5 zł, ale nie kupujcie, jak was proszę, Robl CX-a, tu mamy jeszcze bardziej wyraźne to C, bo tu jeszcze tak jakby się wstydzili, że wiecie, próbowali, żeby z daleka nie było widać, tu już to C jest takie bardziej wyraźne, moi drodzy, Robl CX. Roblox, gra zapewne jest fajna, bo wielu z was gra w Robloxa, ale te figurki, o, to nie jest kloc. O ile się czasem rzucacie, że Playmobil nazywam klocem, to teraz już nie powinniście, moi drodzy. Dzięki, że byliście tu ze mną. Pamiętajcie, że mam również kanał gamingowy i naprawdę znajdziecie tam 100% bardziej wartościowy content niż tu, więc wpadajcie na mój kanał gamingowy. Unikajcie Robl CX-ów, takich przynajmniej, bo są mówię też inne klocki, teraz żałuję, że nie kupiłem też innych. Jakoś naiwnie liczyłem, że tu będą takie plastikowe jednak figurki klockopodobne. No nie były, moi drodzy, w topa. Po to jest ten kanał, by was ostrzegać. Jesteście ostrzyżeni, unikajcie tego jak się da. No chyba, że jesteście fanem czegoś takiego, postawić sobie na półkę i by to odstraszało w ogóle znajomych, wiecie. Przychodzi kumpel, którego nie lubicie. O, masz Roblo, o, wiesz co, ja muszę lecieć, zostawiłem dom na gazie. Jeszcze raz, moi drodzy, wpadajcie na wartościowy content, czyli gry. Wpadajcie na wartościowe recenzje, czyli wartościowe klocki inne niż Lego. Ale wpadajcie też na najbardziej wartościowe klocki świata, czyli właśnie Lego. Moje trzy kanały, żegnam was, ja WTF Kloc i sorry, idę teraz naprawdę pumeksem wyszorować ręce. Dzięki, że byliście tutaj ze mną, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach, o ile wrócicie po tym filmie jeszcze na mój kanał. Bye!